Znowu karetka jedzie, słyszysz? Jedzie. I to jest tak, tak właśnie cały czas. Przyjdzie człowiek po pracy z miasta, chce posiedzieć w chałupie, nie posiedzisz, bo wyjął. Rado, a czy dzisiaj jest Micha? Dzisiaj nie ma. To jak się poradzimy? Poradzimy? Poradzimy sobie. Mamy bagietkę, mamy żywiecką z wczoraj, mamy jeszcze... Sok z gumi jagód. Sok z gumi jagód. Będzie Marysia jeszcze. Po Marysi to, wiesz, Micha musi być konkretna. Coś zjemy. Pójdziemy wiesz sobie... co, to jest jeden z powodów, dla których ja nie chcę palić Maryśki. A to wiesz, że jakbyś zapalił Maryśkę, to ja bym miał taką przyjemność, żebym cię strzelił. No wiem, to może wyjaśni widzom dlaczego. Dlatego, że to znaczy powiedziałeś tak, masz córki do wychowania. Ja to szanuję i respektuję. Ale powiedziałeś, że jeżeli ja zobaczę, że będziesz chciał spróbować zapalić papierosa albo Maryśkę, albo czegokolwiek, jakiegokolwiek narkotyku, to mam cię strzelić w Michę. Uwierz, że ja nie mogę się na to doczekać. Żebym miał tą przyjemność się strzelić w Michę. Nie doczekasz się. Nie doczekam się? W porządku. Rado, pytania od widzów. Tak. Co byś zmienił w swoim życiu? Co bym zmienił w swoim życiu? Nic bym nie zmienił. Nic. Nie można zmienić twardego charakteru na jakiekolwiek coś tam. Nie ma takiego... Nic nie zmieniam. Pomagam, pomagałem, będę pomagał, będę przyjmował, będę rozmawiał, będę dyplomatycznie ze wszystkimi rozmawiał, nie ma problemu. Jak to jest, że ty pijesz alkohol i palisz trawę i wyglądasz jak trzeźwy cały czas? Kilometry swoje robią. Ja. Pom. Pom. Powolny obchód miasta. Mogę wypić bardzo dużo, mogę wypić bardzo mało. Zależy. Zależy od dnia. To też trzeba wziąć pod uwagę. Bo jeżeli nie chce mi się ruszyć na miasto, to mogę wypić dwie buteleczki piwka i ja z tego domu nie wyjdę przez 3-4 godziny. A jest taki czasami dzień, że wypiję 11 piw, 2 wina, sok z gumi jagód, przypalę i dalej chodzę, szukam. A dzisiaj jesteś pod wpływem? Jestem cały czas pod wpływem. Czego? Jestem pod wpływem mojej najkochańszej Marysi i soku z gumi jagód. Okej, okay, następne pytanie. Czym dla ciebie jest miłość? Miłość? Ja tyle miłości na drodze swojej spotkałem, że głowa boli. Ja kiedy nie przechodząc gdziekolwiek ulicami Londynu, spotykam ludzi, którzy siedzą, rozmawiają. Mężczyzna, kobieta. Mężczyzna, kobieta śpi pod Sainsbury'em, przytuleni, ludzie bezdomni. To jest miłość, to jest miłość. Dla mnie miłość... Ja jestem szczęśliwy, jeżeli pomogę nawet przejść komuś przez pasy. To jest takie słynne, przejście przez pasy, pomóc dla starszej kobiety czy cokolwiek. Ja idąc ulicą, jeżeli widzę, że ktoś leży czy potrzebuje pomocy, pomagam. Ja to widziałem wielokrotnie i to jest dla mnie bardzo ujmujące. To jest miłość? To jest szacunek jest... do drugiego człowieka, ale możemy powiedzieć, że to jest miłość. Czyli ja nie przychodzę obojętny obok tej osoby. To jest dla mnie niezwykłe, to jest dla mnie magiczne. Wiesz, ja cię poznałem w zupełnie innych okolicznościach, prawda? Dokładnie, dokładnie. Spotkaliśmy się przy katedrze. Ja to robię, Jacku i kochani, na co dzień. Na co dzień, naprawdę. Ile byś nie miał? Ile bym nie miał? Tyle rozdasz. Tyle rozdasz. Wracasz zawsze tutaj z pustą kieszenią. Widziałem to wiele razy. Szedłeś z nami między innymi nieraz, to znaczy jeszcze jak nie było Rafała, jak spotkaliśmy się w ogóle. Praktycznie pół Londynu mnie tutaj zna. Czy to są ludzie, którzy zarabiają po prostu na tym, że robią show na deptaku? Czy to są ludzie, którzy robią show, nie wiem, pod katedrą? Czy też bezdomni? To są ludzie, którzy... To jest ich praca. Jeden chodzi, zbiera śmieci. To są ludzie, którzy, no nie ukrywam, są pierwsi ode mnie. Ja jestem tego zdania, że nie ma takiego czegoś, że pierwsi będą pierwsimi, a ostatni... Nie. Tylko po prostu ten człowiek, który idzie i zbiera przede mną, no to jest jego praca. On za to dostaje wynagrodzenie.
on zbierze to, co ja mógłbym znaleźć. Ale też mam do niego bardzo duży szacunek. Ale wracając do miłości, Jacek, miłość jest piękną rzeczą. Mówią, że stara miłość nie rdzewieje. Ja doświadczyłem miłości w życiu bardzo mało. Ale bardzo dużo tej miłości chcę rozsiewać. Mnie tego nauczył między innymi Karol Wojtyła, kardynał Wyszyński. Miłość, no ciężki temat, wiadomo. Rado, ty rozdajesz miłość. Widziałem, niewiele jej zaznałeś. Czy dzieci w domu dziecka mniej miłości zaznają? To znaczy, nie wiem jak jest teraz, bo nie jestem na bieżąco, ale w momencie, kiedy ja byłem w placówce opiekuńczo-wychowawczej, kiedyś to tak się nazywało, pogotowie opiekuńcze, no wiesz, ucieczki z domu, no, różne sytuacje były. Ale czy zaznają miłości? Słuchaj, są ludzie z powołania, naprawdę są ludzie z powołania. Pierwszy przykład, jaki podałem, Karol Wojtyła. Czy to był człowiek, który, nie wiem, nie był z powołania? Był z powołania. To był człowiek, który kochał Chrystusa, kochał krzyż, kochał cierpienie ludzi. Są ludzie w szpitalach, pielęgniarki, lekarze. Jest lekarz z powołania, jest lekarz z wyboru. Dobry pieniądz, wiesz, przyniosą koniaczek tamtego. Ja to znam, ja to znam. Ja znam po prostu życie. Słuchaj, trudno powiedzieć, czy dzieci w domu dziecka, czy w pogotowiu opiekuńczym zaznają miłości. Przychodzi wychowawczyni, bo tak się na to mówi. Przychodzi z pracy, bo jest dobry zarobek, bo jest pieniądz, czy po prostu przychodzi z wyboru, z powołania. Okazać miłość dziecku w domu dziecka jest bardzo ciężko. A te dzieci łakną tej miłości? Chcą, pragną, naprawdę pragną, pragną. Jeżeli wychowawca cię wzywa do siebie, do pokoju tam, czy gdzieś, chce z tobą porozmawiać, można rozmawiać służbowo. Służbowo rozmawiamy z kim? Z prezesem, z dyrektorem, z kierownikiem. Albo z podwładnym. Albo z podwładnym. A jeżeli wzywa cię wychowawca z powołania, on nie będzie ciebie pytał, jak się czujesz, wszystko w porządku, a czy to... Tylko po prostu szczerze z tobą porozmawia. Czy jest ci w porządku, czy ci nic nie dolega, czy cokolwiek, cokolwiek. Szczera, naprawdę szczera rozmowa. Gdybyś był Bogiem, poprawiłbyś coś po Stwórcy? Po Stwórcy? Tak. Naprawiłbym świat i ludzi. Nie można kłócić się o religię, nie można się kłócić o kawałek metra, miedzy. Wracając do karguli, że tak porównam to. Nie. Szacunek jeden do drugiego człowieka. Jest wojna, Palestyna. No wiesz, no, szacunek jeden do drugiego. Ja wiem, że władza, człowiek, który ma władzę, no jest panem, tak? Były czasy, że bili batem, tak? Czasy niewolnicze. To z czasem uległo. Ja nie chciałbym, żeby to wróciło. Wiesz co, przy tym pytaniu zawsze zadaję takie pomocnicze pytanie. Starość, czy to jest coś, co wymaga naprawy? Czy Panu Bogu nie udała się starość? To jest bardzo ciężkie pytanie. Starość... Mogę powiedzieć tylko tak. Rodzimy się po to, żeby umrzeć. A nie po to, żeby przekazać geny? Żeby... Przekazać geny? Nie, wiadomo. Jeżeli jest nazwisko, no mówmy, Kowalski. No to jeżeli Kowalski jeden się urodził, no to drugi się urodził. No żeby to nazwisko było, te geny były. Tradycja rodzinna, no każdy, słuchaj, mieszkając w Polsce, mamy rejony, później podzieli nas na województwa, połączyli nam województwa. Kaszub ze Ślęzakiem. Dogadają się? Może się dogadają. No nie wiem jak to. Wracajmy do starości. Starość.
Ja sam osobiście nie wyobrażam sobie starości. Nie wiem, jaka moja starość będzie, na pewno będzie. Chciałbym żyć jak najdłużej. Chciałbym tańczyć, chciałbym cieszyć się nawet szczekaniem psa na umie na bościach, jak Boga kocham. Wstaję, wiem, że żyję. Jest tyle, tyle do zrobienia. Świat jest piękny. Poprawiłbyś to po Bogu, czy nie? Poprawiłbym. Naprawdę poprawiłbym. Poprawiłbym ludzi. Rado, gdybyś miał taką możliwość, żeby mieszkać w dowolnym kraju, co więcej, nawet nim rządzić, który kraj byś wybrał? Kraj? Polska. Polska. Tam naprawdę trzeba zrobić porządek. Tam... Ja już nie mówię o rządzie, bo cały czas... Unikamy dyskusji politycznych. Ja polityki to nie... trzeba naprawić ludzi, naprawdę. W Polsce... A co konkretnie byś zrobił? Wieś, gdzie bym wyszedł? Na tą nowowiejską. Wszedłbym tam. I nie tak jak świętej pamięci Andrzej Leper, że posiada dokumenty. Tak jak piszą kochani moi internauci, Rado posiada papiery. Słuchaj, ja bym tam na suchej nitki nie zostawił nawet na marszałka Sejmu. Uważasz, że politycy są źródłem nieszczęścia? Tak. Polityka przede wszystkim... Słuchaj, była afera, akcja Sowa, restauracja. Słuchaj, jeżeli idziemy sobie na śniadanie, zapraszasz nas na pizzę, my rozmawiamy o polityce? Kompletnie nie. Kompletnie nie. A oni idą i tak. Ten zegarek do... tam gdzieś oświadczenia majątkowego nie dał. Tutaj 500, my też byśmy chcieli 500+. To jest cyrk. Cyrk? Słuchaj, w cyrku to idzie się pośmiać, a tam to jest tragedia. Dobrze, kolejne pytanie w takim razie. Twoje życie jest zupełnie odmienne od tego, co robią inni ludzie. Być może oni patrząc na ciebie czegoś nie rozumieją. Jak myślisz, czego właśnie nie rozumieją? Zastanawiam się czego. Mojej wolności, że nie muszę siedzieć przed komputerem 9-12 godzin w biurze i stukać tam, żeby mnie kręgosłup pękł, żeby wyjść na lunch, kupić sobie sushi albo coś jeszcze? Nie. Może mnie nie rozumieją. To ich problem. Co ciebie denerwuje? Co mnie denerwuje? Przede wszystkim co mnie denerwuje? Zazdrość. I brak szacunku dla drugiego człowieka. Jaką bajkę z dzieciństwa pamiętasz najlepiej? Bajkę? Powiem ci szczerze, że ja rzadko bardzo oglądam telewizję i oglądałem telewizję. Jak byłeś dzieciakiem, to chyba oglądałeś cokolwiek. No coś tam oglądałem, wiesz... Ty, no Reksio, to pamiętasz, bo sam mówiłeś, że wystroił się jak Reksio. Reksio na szczepienie, to wiesz, no. To jest albo łezka na przegląd, albo komarek na przegląd, albo wiesz... Odstawiła się jak Benny Madrow na czerwony dywan. Z dzieciństwa. No wilki zajęły. Skąd są te teksty, powiedz mi? Ty to wymyślasz te teksty? Tak, tak. To są twoje teksty? Tak. Twojego autorstwa? Mojego autorstwa. No to znaczy motyla noga. No ja mogę to oficjalnie powiedzieć. Przyjebany jak kret łopato. No to też wymyśliłem. Wiesz, to było w biegu. Ale wiesz co, dopiero w tym momencie mi przyszło do głowy, że ja prawdopodobnie nie rozumiałem tego sformułowania. Wystoił się jak komarek. Na przegląd. Chodziło o komarek motorower. To znaczy, no czy motor, o owada komarek. O motor. Okay. To znaczy, wiesz, no komarek na przegląd, no przecież komar z lasu nie poleci na przegląd. No tego nie mogłem zrozumieć, bo komarek to mi się kojarzyło z owadem. To znaczy, to było też spontaniczne takie spotkanie z człowiekiem, który wysiadał z autobusu, ja wsiadałem. No jest taka zasada, że jeżeli autobus podjeżdża, ja czekam na przystanku, no to... Czekam, aż ludzie wysiądą. No było tak, że ja wsiadłem, dwa przystanki odjechałem. Wysiadając, no mam pierwszeństwo, bo ja wysiadam, czekam na swoją kolej, żeby wsiąść. No i wchodził gościu z garniturku, tam wyperfumowany, wiesz, wystrzyżony, ulizany, jak... Już nie jak powiem. Komarek na przegląd. No i stwierdziłem takie, mówię, patrz, odstawił się jak komarek na przegląd, kulturalny niby tego, a pcha się jak, wiesz. Jak spędzasz święta Bożego Narodzenia? Święta Bożego Narodzenia spędziłem z homelessami na Waterloo, jak ja to mówię, u mami, tam właśnie u tych wojskowych. Rozstawiliśmy namiot.
Pomagałeś im, jak cię znam. No oczywiście, tak. Oni mnie uwielbiają, Jim czy tam, no widziałeś nieraz, witają się ze mną, hello, rado. Posiedzieliśmy, zjedliśmy, dostałem nówka buty, dostałem kurtkę, czapkę, dostałem, co tam jeszcze dostałem, no paczki, prezenty, reklamówki. Po drodze więcej rozdałem, jak przyniosłem do domu. Spodziewam się. Ale nawet wypiłem sobie brandy. I to my tego nie ukrywamy, ponieważ ludzie sami przyjeżdżali, parkowali samochody. Tam ciężko jest po prostu wjechać, bo to jest tak ruchliwa droga. Ludzie znają tą organizację. Znają przede wszystkim też mnie i Sebę, bo chodzimy tam od dłuższego czasu. Przywożą zgrzewki piwa. Nie to, żeby się napić czy coś. To jest po prostu gest. Jeżeli człowiek jest bezdomnym, ja spotkałem się kiedyś, Jacku, z twierdzeniem. Byłem w niebieskiej koszuli na krótki rękaw, to było w zeszłym roku latem. Kupiłem sobie koszulę w Primarku, niebieską koszulę, nówka spodnie, nówka pantofle, wystrzyżony, ogolony. Poszedłem żebrać. Spotkała mnie Polka. Mówi, ty jesteś bezdomny? Ja mówię, tak, jestem bezdomny. Jacek, ona parskła śmiechem. Mówi, ty jesteś bezdomny. Ja mówię, tak, ja jestem bezdomny. Mówi, ty nie wyglądasz na bezdomnego. Przestań robić bajerę. Zadałem jej jedno pytanie. Nie zgadniesz jakie. Proszę panią, jakim pani zdaniem powinien wyglądać bezdomny? Wiesz, co zrobiła? Oczami mrugnęła, przewróciła i mówi tak. No przede wszystkim, no co? No pijane to wszystko, zaplute, nieogolone. Śmierdzące. Śmierdzące. Ja wie, proszę panią, ja jestem homelessem, ja żyję na ulicy. Czy homeless, czy osoba bezdomna musi być tak wyglądać? Czy ty, Rado, pokazujesz inny wymiar bezdomności? Oczywiście, że tak. Chcieć to można. A można to chcieć. A jak świętujesz swoje urodziny? Ja swoje urodziny? Powiem ci szczerze, skromnie. Skromnie. Nie tak, jak ja będę w tym roku. To znaczy... Luis Fonsi, Cezary Pazura. Cezary Pazura, Zenek Martyniuk, wiesz. Espacito, wiesz. Nie. Ja w tym, to znaczy w zeszłym roku skromnie. Z Sebastianem tutaj na Wościach rozpiliśmy dwie buteleczki. Złożyłem, jagód. To znaczy nie. Akurat była żubróweczka. Żubróweczka. Ale żeś reklamę im teraz zrobił. Przepraszam. Wypiliśmy sobie, posiedzieliśmy, zapaliliśmy blancika, pośmieliśmy się. Zaśpiewał mi nawet 100 lat. No, w jego wykonaniu 100 lat to akurat jest, no wiesz. To tak jak Michał Szpak był u Kuby Wojewódzkiego, który zapytał się Kuba Wojewódzkiego, jaki jest poziom jego angielskiego. On mówi, no dostatecznie. No to Kuba powiedział do niego, to czego drzesz mordę po angielsku? No ale tutaj było akurat, wiesz, 100 lat w wykonaniu polskim, było dobrze. Rado, bardzo dziękuję ci za tę rozmowę. Ja bardzo serdecznie też dziękuję.